Siemanko, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 2013 i jest to gameplay po tygodniowej przerwie z serii drugiej i zaczynam właśnie żniwa na nowej mapce, czyli Kujawskiej Dolinie 1.5. Link do mapki w opisie do filmiku, choć już dawałem link właśnie do tej mapki pod poprzednim filmikiem, w którym właśnie prezentowałem troszeczkę tę mapę. I właśnie dzisiaj te pole, na którym pracuję, to znajduje się mniej więcej tutaj. Farma jest tutaj, a te pole jest tutaj. Takie wybrałem sobie, takie niezbyt duże na początek, bo w przyszłości się jakieś tam może inne będzie bardziej uprawę, chociaż nie wiem, to jest jęczmień tutaj. I w sumie dobrze, że koszę jęczmień, bo na początek przyda mi się troszeczkę słomy. Czekajcie, coś mi tu nie gra. Miałem w tym kombajnie wyłączoną słomę, w sensie, że wiecie, że ścinałoby ją, lecz nie wiem, czemu to nie zadziałało. I zaraz, co tu jest? Trawa gotowa do zebrania? Patrzcie, nawet wcześniej tutaj nie jeździłem. O co tu chodzi? Tu już jest trawa? Serio? Można ją zebrać? O, będę musiał sprawdzić. Nie wiem, nie jeździłem tutaj w te mapy, nie siałem tego pola, bo ono już było od razu domyślnie zasiane. Już nawet urosło. Właśnie słoma mi się przyda, bo to nowa mapka. Nie mam ani bel słomy, ani bel siana. Właśnie będę słomę miał teraz, kiedy to sprasuję w następnym odcinku. A siano właśnie kiedyś tam się na pewno, no kiedyś tam na pewno skoszę w najbliższej przyszłości. I mam dla was smutną wiadomość. Otóż mam w planach, że serię drugą widywalibyście... Ale tu miaka zrobiłem. Widywalibyście nie co tydzień, w każdy piątek lub czwartek wieczorem, lecz niestety co 2 tygodnie. Gdyż... No dla mnie co za dużo farminga, to niezdrowo. Jest cały czas seria pierwsza, którą... nagrywam co tydzień i będę nagrywał co tydzień, lecz jest jeszcze właśnie ta seria druga i prawdopodobnie ona będzie co 2 tygodnie. Gdyż już niedługo zaczynają się wakacje i chciałbym ponagrywać coś innego niż farminga. Znaczy się tak, seria pierwsza nadal będzie się ukazywać co tydzień w poniedziałki lub w niedzielę wieczorem, choć ostatnio to praktycznie cały czas wstawiam w niedzielę wieczorem. Seria druga miałaby się właśnie ukazywać co 2 tydzień, aż do odwołania przynajmniej, bo chciałbym troszeczkę właśnie ponagrywać jakichś innych gier, na przykład Battlefielda, Call of Duty, może Titanfalla, może jakąś serię one-shotów dalej, jakieś gry do serii one-shotów jeszcze nagrywać, lub też zbliża się... Steam Summer Sale i może tam się uda wyhaczyć jakąś dobrą grę, się zobaczy, do nagrywania. I co jeszcze mógłbym nagrywać? Słuchajcie, nie wiem, czy nie wrócić aby do Assassin's Creed 4, bo po prostu zostawiłem tę grę na dość długo i może tam kiedyś zrobię taki odcinek powrotny i zobaczę, jak to się przyjmie. Jeszcze przecież nagrywam METRO Last Light i to myślę, że będę kontynuował tę serię. Właśnie jako już się zbliżają wakacje, to będzie troszeczkę więcej czasu, znaczy dużo więcej czasu właściwie. To albo METRO będzie się ukazywało co tydzień, żeby jakoś to skończyć, lub nie wiem, może na przemian właśnie się będzie ukazywało z tym farmingiem, to się jeszcze zobaczy. No coś tam na pewno będzie się ukazywać na przemian z farmingiem z serią drugą. Mówię, mam troszeczkę tutaj gier do nagrywania, no bo mam i Farming, seria pierwsza, seria druga, METRO Last Light, Battlefield 4, choć tego Battlefielda 4 to ostatnio mi się zbytnio nie chce, ale jeszcze do niego wrócę na pewno. Call of Duty Ghosts, do tego też muszę wrócić. Titanfall, przecież jeszcze. No to już jest ze 6 gier. 6 serii teoretycznie. I ja nie mam zamiaru wpuszczać 3 odcinków w tygodniu, nie no. 3, co ja gadam, 6. Nie mam zamiaru robić. Dziś tak w wakacje będę się ukazywać 3, może nawet 4 odcinki w tygodniu, z czego jednym właśnie będzie Farming Simulator, seria pierwsza. Co 2 tygodnie z serii drugiej. Troszeczkę jeszcze metra i może jakieś inne gry. To zależy, co mi się będzie chciało w danym momencie nagrać. Wybaczcie, że ta seria droga troszeczkę ucierpi, ale ja po prostu... Ja bardziej lubię nagrywać serię pierwszą, bądź co bądź. Choć te też lubię, bo ma klimacik polski. Ale mówię, nie zniknie całkiem, tylko będzie co 2 tygodnie i prawdopodobnie począwszy od teraz. Czyli już za tydzień nie będzie, dopiero będzie za 2 tygodnie. Niestety. Patrzcie, jaki ten kombajn New Hollanda jest fajnie pojemny. Link, ja mówiłem zresztą w poprzednim odcinku. Link do niego niestety... Nie ma linka do niego. Gdyż... Czasami wiecie, że do niektórych modów nie dawałem wam linków, gdyż już mówiłem, że ja imię mod dłuższego czasu. No bo to jest prawda, niektóre mody specjalnie szukałem, takich nowych na potrzeby właśnie serii drugiej, to wtedy dawałem wam linki, ale na przykład te mody, które już miałem z ponad rok, zanim zacząłem nagrywać serię drugą, wiecie, miałem je tak, kiedy sobie sam pogrywałem na tych polskich mapkach, to ściągało się dużo maszyn, między innymi ten New Holland już mam bardzo długo, ale sobie go przypomniałem. No i niestety linka do niego nie mam, ale na pewno dacie radę, może go jakoś znaleźć. Czekajcie, zaraz, ja czegoś nie kliknąłem. Ten kombajn nie ma trybu roboczego? No bo czemu to zboże tutaj wystaje ze zbiornika? Albo to taki bug, albo... No się bug, niedopracowanie, albo... A nie, jest! Otwórz klapę zbiornika, nawet nie zauważyłem. Ale tak czy siak, troszeczkę to jest słabo zrobione. No ogólnie kombajn, tak model ma taki nawet średniawy, ale jest bezproblemowy, nie ma jakichś nasranych skryptów, których zbytnio nie lubię. W ogóle przyjemnie się nim kosi. Pojemny zbiornik, w miarę duży header w porównaniu do mojego poprzedniego Bizona. Więc jeździ się nim fajnie. Dobra, jedź kawałek, Wiesiu. A ja tutaj mam już swojego Belarusa. Linki do tych... Linki do maszyn, w sensie... Bo dałem wam w poprzednim odcinku link do tego Belarusa oraz do jeszcze... Ursusa, do jeszcze jednego Ursusa, którego widzieliście w poprzednim odcinku. I właśnie odświeżcie sobie poprzedni odcinek, to tam będziecie mieli link do tych 2 ciągników. Drugi gdzieś tam stoi na farmie. Kurde, ale pojechałem. No to będzie w miarę krótki odcinek. Bo tutaj praktycznie tylko koszę te zboże. Dobra, wysyp resztę szybko. Dobra. O, miałem właśnie na myśli... Jak to się włącza? Widzicie ten Ursus 1604, to po boku chcę włączyć, nie? Czemu to nie idzie włączyć w żaden sposób? Dobra, nieważne. O, tego też znajdziecie w opisie do filmiku. Tu mam parę krów kupionych, będę musiał je nakarmić w przyszłości. O, tutaj wiem, że powinny być... O, tu nawet króliki są. Ale tutaj właśnie jest kurnik. Tutaj powinny sobie łazić kury, jakiej kupię, ale mi się nie chce. Lecz ja tutaj sobie zrobiłem miejsce do trzymania prasy i bron. A betoniarka tu jest nawet. Opony. No, ciekawy jestem, jak to będzie mi się grało na dłuższą metę na tej mapie. Dobra, jak tam moje żniwa. A, jest jeszcze jak... Jeszcze jest ten... Ursus, ale to już był w... On już był na poprzedniej mapce. Więc nie jest jakiś nowy. Dobra, wy się już jedzie tutaj ostatnie okrążenie. Właściwie to ostatnią prostą. Jakie okrążenie, co ja gadam. Dobra, wystaw rurę. Wysypiemy. Sprzedamy albo wysypiemy na farmę, jeszcze nie wiem. A pojadę do skupu. No pal to gówno. Troszeczkę mi wkurza, jak te ciągniki zbytnio długo mają start silnika zrobiony w tych modach. Ja rozumiem, że jestem naturalny, ale troszeczkę uporczliwe. Chce się uciekać, a się musi czekać często w miarę długo. Znaczy dość długo, żeby w ogóle ten ciągnik zaczął jechać. Patrzcie, jak te samochody tu jeżdżą przepisowo. 30, no widzicie zresztą jak w ciągniku. Prędkość 33, 4, 5. Ja je zaraz wyprzedzę. No kurde, jak one wolne są. W tych Niemczech serio się tak jeździ? Znaczy nie, jakich Niemczech? Przecież to jest Kujawska Dolina, no tak. Ale samochody z niemiecką rejestracją. No i wyprzedzanie. Oby tylko na czołówę nie pójść. Szybciej. No też zbytnio tego zboża nie zrobiłem. Mam go tylko 7,5 tysiąca litrów. No i gdzie go sprzedamy? Tutaj po lewo czy po prawo? A sprzedam tam, w tej dużej... Co to jest, młyn czy co? A, Gorzelnia Sobieski. O kurde. A czemu to się nie otwiera? Dlaczego oni mi tu szlabanu nie chcą otworzyć? O, zaś otworzyli, dobra. Jakiś skrypt chyba na... No co jest, no... O, słuchajcie, mamy problem. Już zauważyłem minusa tej mapy. Zobaczcie, ten skrypt jakoś niezbyt chce działać, niestety. Dlatego też nie lubię tych otwieranych pierdół. Dobra, podjedziemy może z drugiej strony. O, dobrze, otworzył się w końcu. O, patrzcie, co my tu mamy, wagę. Razem to wszystko waży 13,56 tony, no w przybliżeniu 14 ton. Ciągnik z turem, z przyczepą i z ładunkiem. Ale zauważyłem coś ciekawego, zaraz zobaczymy. Jeszcze raz muszę wyjechać na tą wagę. O kurde, czy ja tu przyjadę? Dobra, dałem radę. Patrzcie, wjadę na tę mapę z samym ciągnikiem. Nawet odczepię tutaj przyczepem. Albo waga źle działa, albo mod jest źle zrobiony. Spójrzcie. No, ale on wjechał, dobra. Stoi sam ciągnik z turem. I ile waży? 1 tonę i 400 kg. No jeżeli ten ciągnik tyle waży, to ja mam w garażu New Hollanda T9, naprawdę. To jest niemożliwe, że on ważył 1 tonę i 400 kg. Albo waga jest źle zrobiona, ale coś czuję, że po prostu ten mod jest źle wyważony. No trudno, bywa. Ok, ale w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. W następnym zajmiemy się zbieraniem słomy. Ok, tak więc cześć.